Szanowni Państwo, witam wszystkich mieszkańców Lublina, pięknego Lublina, Lubelszczyzny, wspaniałymi zakątkami, które trzeba by długo wymieniać, żeby lista była kompletna. I szczególnie cieszę się, że tutaj, w tym miejscu, właśnie w Lublinie, będę mógł przedstawić kilka refleksji dotyczących podstawowych warunków sprawiedliwego, sprawnego, dobrego rozwoju gospodarczego Polski. I to szczególnie, że jesteśmy w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego w Lublinie akurat? Dlaczego tutaj to miejsce uważam za szczególnie do tego predestynowane? Bo po pierwsze, za niecałe 3 miesiące będzie piękna, okrągła 450. rocznica podpisania Unii Lubelskiej, Unii Realnej między Polską a Litwą, która była pewnego rodzaju prawzorem Unii Europejskiej. Pamiętamy słynne, piękne słowa od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. I to my poprzez współpracę, dobrowolną współpracę pomiędzy narodami pokazywaliśmy, jak można dla dobra szerszej wspólnoty zachowywać jednocześnie interes narodowy i budować silny organizm, silne państwo. To po pierwsze. A po drugie, bo Lubelszczyzna jest akurat mniej więcej w połowie drogi do poziomu dochodu rozporządzalnego i zarobków do średniej Unii Europejskiej. Jest mniej więcej 50%, a tych bogatych krajów Unii Europejskiej to istotnie mniej. A więc poprzez przedstawienie głównych elementów naszej polityki gospodarczej przez pryzmat właśnie waluty, przez pryzmat polskiego złotego, chcę wykazać, że dzisiaj i w ostatnich 3-3,5 roku jesteśmy na dobrej drodze do budowy silnej gospodarki, gospodarki, która ma w zamyśle doprowadzić do jak najszybszego zrównania poziomu życia mieszkańców właśnie regionów, które były i są słabsze, również w Rzeczpospolitej dzisiaj, do poziomu życia średniego w Unii Europejskiej. I żeby ten temat zgłębić, to trzeba wniknąć w taką bardzo głęboko i bardzo szeroko dyskutowaną przez ekonomistów teorię optymalnych obszarów walutowych. A ponieważ jesteśmy na uczelni, to proszę się wygodnie rozsiąść. 1,5 godziny mniej więcej będzie teraz pięknego wykładu na temat tej teorii. Rzeczywiście jest to teoria, która i ma swoich noblistów, Boba Mandela z 99 roku, swoich twórców z lat 60, Petera Kennena, Ronalda McKinnona. Co oni nam dzisiaj mówią, również poprzez to doświadczenie euro, które już mamy właściwie 20 lat, bo euro weszło do obiegu jeszcze nie w postaci banknotów, ale w postaci rozliczeń bezgotówkowych 1 stycznia 99 roku i 3 lata później do obiegu weszły banknoty. Otóż wystarczy popatrzeć na niektóre kraje, które dzisiaj właściwie nie rozwinęły się przez te 20 lat, a nawet cofnęły lub bardzo w niewielkim stopniu przyrósł ich PKB na głowę mieszkańca. To kraje, które nie tak dawno temu jeszcze były właściwie celem naszej emigracji. Były celem wyjazdów zarobkowych, takie jak Włochy, jak Grecja, ale także Hiszpania. To kraje, które jak Grecja w 2007 roku miały gospodarkę 10 razy mniejszą od Niemców, a dzisiaj mają 18 razy mniejszą od Niemiec. To jedna z przyczyn, podstawowych przyczyn, która doprowadziła do permanentnej stagnacji. Do tego, że mówimy w przypadku Włoch, w przypadku Hiszpanii, w przypadku Grecji, w szczególności Włoch, o utraconej dekadzie,
albo nawet o utraconych dwóch dekadach, jest przyjęcie waluty euro. Przyjęcie tej waluty w niewłaściwym czasie, w układzie, który był zdecydowanie nieadekwatny, nieodpowiedni na tamtym etapie rozwoju gospodarczego krajów południa w porównaniu do krajów północy. I warto z tej porażki tych krajów wyciągnąć wnioski dla Polski, bo jesteśmy rzeczywiście dzisiaj konfrontowani z takim podstawowym tematem, podstawowym pytaniem. Nasi konkurenci polityczni, Platforma Obywatelska, czyli Koalicja Europejska, chcą nas jak najszybciej wprowadzić do euro. Spróbuję za chwilę pokazać, co to może znaczyć dla Polski. A my pokazujemy, że zgodnie i z teorią, i z praktyką, której doświadczyliśmy, z naszym doświadczeniem i z historycznym doświadczeniem, bo były też takie, nawet w XIX wieku, ale to rzeczywiście już z 2,5 godziny musielibyśmy posiedzieć, nie opłaca nam się dzisiaj w szczególności przyjąć waluty euro i opłaca się opierać naszą gospodarkę o polską walutę, o polskiego złotego. Nie ma to nic wspólnego z tym, jak dobra jest Unia Europejska jako całość, jak właściwą organizacją państw jest dla nas, bo my jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej i jedną z przyczyn tego, że w 2018 roku wzrost PKB w strefie euro to było 1,8%, a w Polsce 5,1, czyli niemal 3 razy szybszy wzrost, podczas gdy w poprzednich latach często był to wzrost 2 razy szybszy. U nas 6, u nich 3. U nas 4, u nich 2. Teraz jest prawie 3 razy szybszy. To nie jest przypadek. To też dlatego, że te problemy strefy euro ciągną w dół poszczególne kraje i suma wzrostu gospodarczego tych krajów składa się na średnią wzrostu całej strefy euro. I jakie są te podstawowe założenia tej teorii i praktyki, która mówi, że jeśli już jakieś kraje chcą integrować swoją walutę, to te warunki wstępne powinny być spełnione, żeby ta przyjaźń mogła się rzeczywiście zamienić w małżeństwo. A jak wiemy dobrze z życia, nie każda przyjaźń od razu musi się zamieniać w małżeństwo. Może nawet nie powinna. A więc jakie są te warunki? Po pierwsze, muszą być w wysokim stopniu zintegrowane rynki pracy. To mówi się elastyczny rynek pracy. No jak jest elastyczny rynek pracy? I pamiętacie, nasi poprzednicy, Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska, czyniły ten rynek w tym sensie elastycznym, że było bardzo dużo umów śmieciowych. My walczymy z tymi umowami. One, ich procentowy udział jest coraz mniejszy w gospodarce polskiej. Ale mamy elastyczność rynków pracy. Ale co to oznacza w praktyce? Zapytajmy się. Otóż elastyczny rynek pracy mówi o tym, no, że jak będzie jakiś szok gospodarczy, a kryzysy wybuchają co kilka lat, są prawidłowością cykli koniunkturalnych, są normalnym mechanizmem wolnego rynku, to wtedy z jednego kraju pracownicy przejadą do innego kraju i tam, gdzie nastąpi kryzys mocniejszy, bezrobocie bardzo mocno wzrośnie, pracownicy będą mogli wyjechać do innego kraju w poszukiwaniu pracy. Szanowni Państwo, dla mnie taki mechanizm jest ledwo co akceptowalny nawet na poziomie jednego kraju, bo nie chcemy przecież, żeby piękne regiony jak Lubelszczyzna pustoszały. Tylko dlatego, że w modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnym, jaki nam zaserwowali nasi poprzednicy, Polska się miała głównie rozwijać w tych dużych ośrodkach. Chcemy rozwoju odpowiedzialnego, równomiernego, zrównoważonego, również terytorialnie. A co dopiero migracji pomiędzy państwami? Owszem, to jest indywidualny wybór każdego człowieka, ale jak ktoś mnie pyta, czy ja się cieszę z tego powodu,
że kolejny milion czy 2 miliony Polaków wyjechało z naszej ojczyzny w 7 czy 8 fali wielkiej emigracji po powstaniu listopadowym aż do dzisiaj, to muszę powiedzieć, że nie tylko się nie cieszę, nie tylko bardzo mnie to smuci, ale jest to element, który szkodzi naszemu rozwojowi gospodarczemu. Przecież jak wyjeżdżają kolejne młode pokolenia, to w mniejszym stopniu może ktoś pracować na podatki, na to, żeby na emerytury, na to, żeby państwo się rozwijało, na drogi, na szkoły. Również właśnie na to, o co dzisiaj toczy się spór, żeby podwyżki dla nauczycieli były jak najszybsze. Chcemy tego dokonać. I jak pokazujemy 4 lata rządów, 13, 14, 15 i 16, gdzie budżet był przygotowywany przez naszych poprzedników, przez 4 lata nauczyciele nie otrzymali ani grosza podwyżki od naszych poprzedników. I teraz ten diabeł ubrał się nie tylko w ornat, w komrze, jeszcze świecę sobie wziął i ogonem nam przedzwonił. W naszym przypadku proponujemy okrągły stół. Zapraszamy do tego okrągłego stołu wychowawców, pedagogów, nauczycieli, związkowców, ale oczywiście również rodziców. Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro polskiej szkoły, jakość polskiego kształcenia. I nasza polska złotówka ma z tym również wielki związek. Bo to, że my mogliśmy na te jeszcze cały czas niewystarczające, bo ciągle ta kołderka jest za krótka, żeby wszystkich zaspokoić. Ale jednak od 17 roku pierwsze podwyżki, w 18 kolejne i w 19 jeszcze większe niż w poprzednim roku, że mogliśmy sobie pozwolić, ma to też ogromny związek z utrzymaniem złotówki. A jak wygląda życie krajów, które były na podobnym, bardzo podobnym, nawet nieco wyższym poziomie rozwoju od nas i które przyjęły walutę euro? Bo nie ma lepszego doświadczenia niż przeanalizowanie tego przykładu w praktyce. Litwa i Słowacja. Otóż w Wilnie zrobiono analizę kosztów życia opartą między innymi o ceny 40 podstawowych artykułów potrzebnych do życia. Takich naprawdę podstawowych. Chleb, masło, mleko, herbata, produkty AGD, benzyna. I porównano je, ich ceny w 28 krajach, w kilkunastu krajach, w szczególności te ceny były wzięte pod lupę. I jaki był rezultat tego ćwiczenia? Otóż 11 z tych 40 produktów najniższe ceny zarejestrowały w Polsce. Czyli nasz poziom wzrostu życia poprzez wzrost wynagrodzeń przy jednoczesnym trzymaniu poziomu cen na relatywnie niskim poziomie, na poziomie niskiej inflacji, służy naszym Polakom, naszym rodakom podwójnie. A tymczasem na Litwie te ceny tych 40 towarów były mniej więcej na poziomie średniej unijnej, a w wielu przypadkach powyżej tej średniej unijnej. I to nie przypadek, że Litwini i Słowacy od kilku lat jeżdżą do Polski na zakupy, a nie odwrotnie, jak to było kiedyś. Ludzie potrafią liczyć. I tak, patrząc na ten przypadek bardzo konkretny, my podkreślamy, że nie spełniamy dzisiaj tych warunków jednolitego obszaru walutowego. Mówiłem o tych elastycznych rynkach. Jak ci twórcy tej teorii, potem przekształconej w praktykę, jeszcze określają warunki wstępne? Otóż mówią o elastyczności płac i cen. To jest jeden z filarów właśnie tego optymalnego teoretycznie obszaru walutowego. Co to znaczy w praktyce? W praktyce to oznacza, że jeżeli dotknie nas, jak to ekonomiści mówią, szok podażowy lub popytowy, kryzys gospodarczy takiego czy innego autoramentu, takiego czy innego rodzaju, to wtedy ceny i płace powinny zareagować elastycznie, a w szczególności płace powinny w kraju, który jest dotknięty kryzysem, co zrobić? Spaść,
zmaleć. Ceny też powinny spaść. Ale płac jest w gospodarce każdego rozwiniętego kraju tysiące. Różnego rodzaju płac są tysiące, a cen są dziesiątki tysięcy albo więcej. Czy wyobrażamy sobie taki mechanizm spadku cen i płac bez dewaluacji waluty? Możemy dzisiaj znowu potwierdzić przykładem, że to jest nie do wyobrażenia. Tak się nigdy nie zadzieje. Pokazuje to przykład Grecji. Szanowni Państwo, mimo gigantycznego kryzysu, od 10 lat nie doprowadzono tam do spadku płac. Raczej społeczeństwo akceptuje długotrwałą recesję, wielką kolejną emigrację, niż spadek cen, a w szczególności spadek płac. A więc ci, którzy promują dzisiaj na tak niezrównoważonym poziomie rozwoju między Polską a Niemcami, bo to jest główny nasz punkt odniesienia, promują walutę euro, jednocześnie narażają Polaków i polskich emerytów, i polskich nauczycieli, że w przypadku jakiegokolwiek zawirowania, a ono przyjdzie prędzej czy później, już mamy do czynienia z pewnym spowolnieniem gospodarczym, z którym radzimy sobie zdumiewająco dobrze. Wczorajsze potwierdzenie naszego ratingu przez agencję Standard & Poor's, która nas wyjątkowo tak szczególnie jakoś nie kocha, bo już w styczniu 2016 roku nam obniżyła nasz rating, a jednak wczoraj, wpisując te 40 miliardów złotych z naszej piątki do swoich modeli makroekonomicznych, utrzymali nam rating, potwierdza siłę naszej gospodarki. A więc ten mechanizm, który jest jednym z założeń wspólnotowej waluty euro, nie jest dobrym mechanizmem. Jest mechanizmem odrzucanym przez społeczeństwa, przez Włochów, przez Greków, przez Hiszpanów. A w naszym przypadku w bardzo niebezpieczny sposób mógłby się odbić na wynagrodzeniach naszych pracowników. A my chcemy przede wszystkim europejskich wynagrodzeń, a nie europejskich cen. I drogą do tego jest właśnie utrzymanie polskiego złotego. Bo szanowni Państwo, jeśli można wymienić główne dwie przyczyny tego, że Polska 10-11 lat temu nie wpadła w tak głęboki kryzys jak inne kraje Unii Europejskiej, to te przyczyny są dwie. Pierwsza to ówczesna polityka fiskalna Prawa i Sprawiedliwości, która spowodowała, że w społeczeństwie było więcej pieniędzy na wydatki, na konsumpcję, poprzez obniżkę podatków, którą wtedy zrobił rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. To była ogromna obniżka podatków roku 2007. Ona pomogła w tym utrzymaniu koniunktury w roku 2009-2010. Ale druga przyczyna, ekonomicznie kluczowa, to właśnie utrzymanie polskiej złotówki. To, że polska złotówka mogła się osłabić przejściowo. Mogła kosztować 4,90 złotego za 1 euro. To rozkręciło polski eksport. To spowodowało, że eksport był tym jedynym, głównym koniem napędowym, lokomotywą wzrostu tamtych pierwszych lat po kryzysie. Gdyby nie istnienie polskiej złotówki, mielibyśmy bardzo głęboki kryzys wtedy. Jaki, szanowni Państwo, jest jeszcze jeden czynnik wymieniany przez i polityków, i ekonomistów w przypadku tworzenia jednolitego obszaru walutowego? To są transfery finansowe. No to przemyślmy przez chwilę ten aspekt. Transfery finansowe, stałe transfery finansowe. Nie mylmy tego z budżetem Unii Europejskiej, bo budżet Unii Europejskiej to mniej więcej 0,8-0,9%. No może 1%, nieco poniżej 1% licząc w cenach nominalnych, a istotnie poniżej 1% licząc w cenach bieżących całego PKB Unii Europejskiej. Tylko prawdziwe transfery, takie z jakimi mamy do czynienia w kilku krajach. Na przykład od wielu lat mamy do czynienia z transferami między
Niemcami zachodnimi i Niemcami wschodnimi. Gigantyczne transfery. Albo biedniejsze regiony Hiszpanii. Extremadura, Andaluzja, czy wielkie transfery we Włoszech. Z północy na południe. Do Kalabrii, do Apulii, na Sycylię. To pokazuje, że mimo tych wielkich transferów, które tam są narodowo i społecznie, państwowo akceptowalne, mimo tych wielkich transferów, różnice w poziomie życia się nie zmniejszają. Cały czas północ Włoch jest dużo wyżej rozwinięta niż południe. I Kalabria czy Basilikata się nie rozwijają tak jak północ. Te transfery nie doprowadziły do tego, że poziom życia się wyrównał. Raczej doprowadziły do wielu perturbacji politycznych we Włoszech. Też nie miejsce tutaj, żeby w to wchodzić. Ale tam te transfery są wielokrotnie wyższe niż w Unii Europejskiej. A nawet na przykładzie Polski, jak mówimy o Janosikowym, to te bogatsze województwa czy miasta mówią o tym prześmiewczo, niechętnie, nie chcą się dzielić tą różnicą. Niedobrze, bo trzeba potrafić dzielić się i doprowadzić do tego, żeby regiony rozwijały się równomiernie. To czy jesteśmy sobie wyobrazić, że na trwałe, na stałe Holendrzy, Belgowie, Austriacy, Niemcy będą dokonywać ogromnych transferów na południe Europy czy do krajów Europy Wschodniej w przypadku kryzysu? Ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Moja polityczna wyobraźnia nie sięga tak daleko, bo widzę dzisiaj, jak o każde miliard euro trzeba walczyć w Unii Europejskiej, o każdy milion euro. Jutro jadę na rozmowy w sprawie wspólnej polityki rolnej. I w niedzielę, i w poniedziałek dyskutujemy o Funduszu Spójności, Funduszu i Funduszach Infrastrukturalnych, o wspólnej polityce rolnej. I już teraz widać, jak o każdy miliard euro trzeba będzie przeciągać tę linę. Jesteśmy na dobrej drodze, szanowni państwo. Ten budżet będzie dla nas bardzo dobry. Ale niewątpliwie to właśnie wspólna waluta powoduje, że importuje się bezrobocie, a eksportuje się miejsca pracy. Tak jak dzisiaj bezrobocie w Grecji 18%, we Włoszech 10%, w Hiszpanii 14%, a w Niemczech 3%, w Holandii 4%. Kto importuje bezrobocie, kto eksportuje bezrobocie. Warto się nad tym zastanowić. I my mamy dzisiaj najniższy poziom bezrobocia przez ostatnie 30 lat. I nie chcemy importować czyjegoś bezrobocia do Polski. A więc warto się dzisiaj zapytać, w czyim interesie Koalicja Europejska, Platforma Obywatelska dąży do jak najszybszego przystąpienia Polski do strefy euro, przyjęcia tej waluty. Bo w te transfery nikt nie wierzy. To są te gruszki na wierzbie Platformy Obywatelskiej. Warto się o to zapytać, czy to jest w interesie Polski, czy to jest w interesie tych krajów, które dzisiaj bardzo korzystają na euro. Dzisiaj mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Nie jest w interesie Polski przyjmowanie tej waluty w najbliższym czasie. Dopiero faktyczne wyrównanie poziomu życia, ale i tutaj to już czas na inne wystąpienie. Temat wcale nie jest taki prosty, bo są kraje, które mają nawet wyższy poziom dochodów niż Niemcy, jak Norwegia chociażby, a jednak nie śpieszą się z przystąpieniem, czy Szwajcaria z przystąpieniem do strefy euro i nie tęskno im do tego. Popatrzcie państwo też na przykład Finlandii i Szwecji. Państwa, które jeszcze 11 lat temu różniło tylko 2000 dolarów na głowę mieszkańca. Dzisiaj ta różnica jest 8000. Szwecja nie ma waluty euro, Finlandia ma walutę euro. I pomimo, że ma innowacyjny system gospodarczy, innowacyjny ekosystem, jest sprawną gospodarką, to tu najlepiej te dwa podobne do siebie kraje co do wielkości w ten sposób porównać, pokazać, jak
własna krajowa waluta, korona szwedzka, przysłużyła się do utrzymania siły szwedzkiej gospodarki w porównaniu do Finlandii. I cały ten mechanizm naczyń połączonych w jednej wielkiej rodzinie krajów strefy euro można jeszcze porównać do takiego właśnie mechanizmu różnych probówek naczyń połączonych, gdzie one mają różny kształt, jak różne gospodarki, wielkość. Ta ciecz w środku jest o różnych składnikach i wspólna waluta zakłada jedną politykę monetarną, a więc jedno ciśnienie jednakowych, jednolitych stóp procentowych, które w różny sposób służą gospodarkom na różnym poziomie rozwoju. Tym, które są akurat w fazie głębokiego spowolnienia czy recesji, albo w fazie dobrego, szybkiego wzrostu. A więc warto jest mieć własny bank centralny, który kontroluje politykę monetarną, kontroluje własną walutę, stopy procentowe, tak jak we właściwy sposób robi to od wielu lat zresztą Narodowy Bank Polski. Szanowni Państwo, jesteśmy w mieście w Lublinie, gdzie największa uczelnia UMCS nosi imię Marii Curie Skłodowskiej, wielkiej, wybitnej, wspaniałej Polki, jednocześnie Europejki. Kobiety, która odniosła gigantyczny sukces, rozsławiła imię Polski i odniosła ten sukces jednocześnie nie wyzbywając się polskich korzeni, pamiętając o Polsce, zawsze o tej Polsce wspominając. I podobnie polska gospodarka może być z polską złotówką wzorem rozwoju gospodarczego, zrównoważonego, sprawiedliwego, dobrego rozwoju gospodarczego dla całej Polski, dla wszystkich Polaków. I takim wzorem jestem przekonany, że będziemy, bo stoimy dzisiaj, szanowni Państwo, drodzy rodacy, przed wielką szansą. Przed taką szansą, przed jaką na dobrą sprawę stali nasi rodacy dawno, dawno temu. Właśnie chyba 450 lat temu i tylko niewiele jeszcze później, bo już 350 lat temu zaczęły się nasze ogromne kłopoty. Stoimy przed wielką szansą, której wypełnienie było marzeniem naszych wielkich rodaków i też każdej zwykłej polskiej rodziny. I dzisiaj z polską złotówką, silną polską gospodarką, spójnym polskim narodem, z patriotyzmem, my tę szansę wykorzystamy. Nie zaprzepaścimy jej. Niech tak się stanie. Dziękuję.